udało nam się tą maszynę tu sprowadzić. Ja rozumiem, że Państwo prawdopodobnie nie do końca jesteście przekonani o tym, że dlaczego my tutaj się podniecamy takim, ktoś mógłby powiedzieć, niekompletnym strzępem. Drodzy Państwo, zapewniam Was, że do tego muzeum przychodziły samoloty w znacznie gorszym stanie technicznym i wyglądają zupełnie nie najgorzej. Jeżeli nie wierzycie, polecam Wam odwiedzić tamten hangar. Tu materiał wyjściowy jest znakomity. To, że on jest niekompletny, to nie jest problem. Trwają rozmowy na temat pozyskania już elementów wyposażenia kabiny. Mamy umówione zegary na stanowisku przyrządów. Co do silnika, a to już będziemy informować Państwa na bieżąco w przyszłości. Maszyna będzie prezentowana do września, po czym we wrześniu pakujemy ją do lodówki, w cudzysłowie rzecz jasna, rozpoczynamy przy niej program konserwatorski, liczymy, że mniej więcej w ciągu roku, no może półtora, będziemy w stanie pokazać Wam już odrestaurowany, ale w sposób bardzo zachowawczy tenże samolot. Stanowi on uzupełnienie kolekcji, uzupełnienie linii zbiorów dotyczących polskich sił powietrznych. Zaczynamy od oczywiście maszyn wrześniowych, czy PWS i 11. Potem przechodzimy do kampanii francuskiej. Drodzy Państwo, możemy narzekać, że on jest jaki jest. No inny nie będzie. Francuzi mają kadłub pod niego, dobudowali do niego resztę. Oczywiście ktoś zapyta, dlaczego ona nie będzie, czy będzie miała szachownicę. Odpowiadam, absolutnie nie. Z jednej strony Finowie na to się nie godzą, oni są właścicielami tej maszyny. Z drugiej strony ścieżki historii wędrują bardzo dziwnymi tutaj zakamarkami. Pamiętajmy o tym, że na maszynach w tym malowaniu mieli latać nasi lotnicy przeciwko lotnictwu Armii Czerwonej. Dzisiaj otwieramy wystawę, która dla Państwa zapewne nie jest nowością, ale w tym budynku taki zestaw maszyn, no jeszcze go nie było, a to jest znakomite uzupełnienie tej kolekcji. Mając gwiazdę, tak naprawdę, którą możemy nazwać gwiazdą, a pomysły jak zwykle rodzą się może nie w bólach, ale w krzykach, czasem trzaskanie drzwi. No i mamy te nasze cuda. Szkoda, że nie latają, ale mam nadzieję, że będzie Państwu się podobała nasza nowa wystawa. Mamy nadzieję, że jak najdłużej, a na pewno do września będą Państwo ją mogli oglądać. Ale oczywiście nie byłoby tej wystawy, gdyby nie ludzie, a gdyby nie pomysł wprowadzenia perełki, a gdyby nie współpraca trzech prawie wszystkich działów, które są w muzeum, bo i nasi konserwatorzy, którzy mieli dużo problemów z tym, żeby się zgodzić na ściąganie samolotów podwieszanych, żeby zamieniać je na, jak to stwierdzili, płachty. Ale się udało. Dział inwentaryzacji, który zadbał o to, żeby wszystkie gabloty były pełne, nie było niedomówień, a żeby stworzyły przy naszych ważnych samolotach jakąś całość. Dział upowszechniania, dział biblioteki, archiwum oddaję w Państwa ręce. No i Pan Dyrektor, na tą wystawę prosimy o ocenę, a jeżeli coś będzie nie tak, oczywiście krytykę też przyjmujemy, ale mamy nadzieję, że będzie jej coraz mniej. Chciałbym się do Pana Komandora zwrócić razem. Nie potrafię tego ładnie odczytać, więc Krzysztofie, odczytaj. Ja nie umiem czytać. Czytaj. Summa cum laude. Umożliwienie istnienia rzeczy zwykłych wymaga czasem prac niezwykłych i zamierzeń pozornie niemożliwych do zrealizowania. Rzeczą zwykłą jawi się trwanie pod Wawelem na dawnych rakowickich błoniach Muzeum Lotnictwa Polskiego. Od lat gromadzi, chroni i ukazuje ono materialne ślady awiacji jako osnowę żywej i pięknej tradycji lotniczej. Dokumentowanie chlubnych czynów lotników polskich jest zaszczytną powinnością krakowskiego muzeum. W kręgu osób zgromadzonych wokół tego dzieła jest komandor Krzysztof Siążek. Niechaj symbol wdzięczności, summa cum laude, medal honorowy Muzeum Lotnictwa Polskiego, ofiarowany Panu, stanie się znakiem pamięci o czynach i działaniach niezwykłych,
na których zostało ono zbudowane. Panie komandorze, w pana ręce. Dziękuję. Jest medal. To jest nasz medal. Druga strona jest też bardzo ciekawa, bo jesteśmy w historycznym miejscu. To był drugi półglotniczy. Jest godło Małopolski, jest godło Krakowa. Na wszystkie te znaki otrzymaliśmy zgodę. Można powiedzieć o pokazanie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Jeszcze chciałbym pana komandora poprosić o przyjęcie, już powiedziałbym, standardowego podziękowania i prośba o przekazanie panu pułkownikowi Jeleńskiemu. Dziękuję bardzo. Przekażę. Będzie panu łatwiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Mogę kilka słów? Bardzo prosimy. Panie dyrektorze, szanowni państwo, jest mi niezmiernie przyjemnie. Czuję się naprawdę doceniony, że dostałem zaproszenie na otwarcie tej wystawy tutaj w państwa muzeum. Praca przy właśnie przekonaniu Finów oraz ściągnięciu Kadżona do Polski była czystą przyjemnością i dawała dużo, dużo satysfakcji, bo odkrywałem wiele rzeczy, wiele faktów z naszej historii wspólnej polsko-fińskiej, które do tej pory nie były odkryte. Między innymi jest to właśnie ten przykładem jest ten samolot. Także była to wspaniała nauka, wspaniała przygoda. Nie tylko obowiązek służbowy, bo w tych kategoriach nie można tego porównywać. I rzeczywiście to jest wysiłek zbiorowy wielu, wielu osób, które w taki czy inny sposób przyczyniły się do tego, że ten samolot jest tutaj w Krakowie. Także dziękuję za zaszczyt, za wyróżnienie. No i myślę, że zwiedzającym to muzeum ten samolot będzie się podobał i będą czytali, odkrywali jeszcze nieodkryte dla wszystkich karty polskiego lotnictwa. Także wszystkiego dobrego i dziękuję za podróż. Dziękuję bardzo. Zapraszam państwa do podziwiania naszego najnowszego nabytku oraz jego towarzystwa w postaci głównych uczestników zmagań II wojny światowej. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno. Przepraszam, nudzę. Korzystam, że jest tutaj z nami pani Maria Wajda, która reprezentuje Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego, który dla nas jest organizatorem. Krzysiek tak tajemniczo mówi, że to nie koniec naszych marzeń o samolotach. Ja myślę, że już w tym roku będę prosił o wsparcie finansowe Urząd Marszałkowski, bo chciałbym przy pomocy pana komandora co najmniej dwa samoloty w tym roku sprowadzić. Jak się nie uda w tym roku, to na przełomie. Ale w każdym razie sygnalizuję, że potrzebna jest pomoc i wsparcie. Dziękuję.